kształtne ciało, płaski brzuch i zgrabne nogi. Zapraszam na dzisiejszy trening pilatesowy, dzięki któremu to wszystko osiągniemy. Gotowe? Zaczynajmy! Przed nami ćwiczenie przyciąganie kolana do łokcia. 20 powtórzeń na stronę. Poczuj, jak mocno zaczynają pracować Twoje mięśnie skośne brzucha. Drugie ramię wyciągnięte do boku. Nie pochylaj się do przodu. Zmieniamy stronę. Drugie kolano do przeciwległego łokcia. Pracujemy w tempie. To jest nasza rozgrzewka. Przygotowujemy ciało do dalszych ćwiczeń. Ćwiczenie, przyciąganie kolana do tego samego łokcia, ramiona do góry i z wydechem po 20 powtórzeń. Na każdą nogę zaczynamy jedną. Zwiększamy tempo. Poczuj w tym ćwiczeniu, jak Twoje łopatki ślizgają się po plecach. Idą do góry i spadają w dół. Rozszerzaj przestrzeń między łopatkami. Dzięki temu zaangażujemy mięśnie pleców. Przytrzymaj. Wyciągnij ramiona do góry, opuść nogę i druga strona. Z wydechem unosimy kolano jak najwyżej. I opuszczamy w tym samym czasie ramiona. Koordynujemy ruchy i ćwiczymy. Przytrzymaj i opuść nogę, wyciągnij ramiona. Ćwiczenie, kolano do łokcia, na ukos i na zmianę. 20 powtórzeń na stronę. Prostuj ramiona i niech ramiona nie przekraczają linii barków. To jest ćwiczenie, które fajnie angażuje całe nasze ciało, brzuch, nogi, a także ramiona. Jak się czujesz? Idzie Ci naprawdę świetnie. Wyciągnij się i przeciągnij i przyciągamy kolano do tego samego łokcia na zmianę. Wydech, wydech, wydech. Troszkę podkręcamy tempo. Niech zwiększy się nasz puls. Kolano podnoś jak najwyżej. Opuszczaj ramiona, pamiętaj o pracy łopatek i o szukaniu przestrzeni. Ostatnie powtórzenie. Wyciągnij ramiona, opuść. Kolejne ćwiczenie. To będą skłony boczne z odstawieniem nogi. Wykonaj skłon w tę stronę, w którą odstawiasz nogę do boku. Poczuj, jak pięknie wyciągasz swoje boki tułowia i jednocześnie pracujesz mięśniami brzucha. Poczuj się jak baletnica, która wyciąga i rozciąga swoje ciało, jak w pięknym tańcu na scenie. Bardzo dużo elementów pilatesu jest wziętych z baletu i warto o tym pamiętać przy wspólnych ćwiczeniach. Prawda, że pilates jest piękny? Wyciągnij się do góry, przeciągnij. Jedna ręka, druga ręka. Jeszcze trochę powyciągaj boki ciała i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia.
stań z przodu maty i wykonaj 10 skłonów tułowia do przodu. Rozciągamy tylne taśmy nóg, ścięgna podkolanowe, wyciągamy plecy i staramy się cały czas zbliżać mostek do brody, żeby jeszcze mocniej wyciągać plecy, żeby były one proste. Zostań w pochyleniu i zaczynamy robić skrętoskłony po 20 powtórzeń. Jeśli Twoje nogi dzisiaj Ci na to pozwalają, zostaw je wyprostowane, żeby mocniej poczuć rozciąganie. Jeśli jednak czujesz, że są to spięcia nie bardzo dla Ciebie przyjemne, delikatnie zegnij nogi w kolanach. Tutaj pracujemy nie tylko nad rozciąganiem, również jest to wspaniałe uelastycznienie i uruchomienie naszych pleców, naszego kręgosłupa. Oprzyj dłonie pod barkami, wyciągnij się, odłóż ręce na biodra i z wdechem unieś tułów. Teraz przejdziemy do naszego ulubionego ćwiczenia, którym będzie plie. Stań w szerokim rozkroku, skieruj palce stóp na zewnątrz. Opuść biodra, przenieś dłonie za uszy i zaczynamy skłony łokciem do jednego kolana i do drugiego. Oczywiście, jeśli nie dosięgniesz łokciem do kolana, to nic się nie stanie, nad tym będziemy pracować. Ważne jest, żeby biodra były jak najniżej i żeby wykonywać skłony do boku w miarę swoich możliwości. Możesz delikatnie odciągnąć palce od uszu, żeby zrobić przestrzeń i żeby łatwiej Ci było sięgnąć do kolana, bo wiem, jaka to jest przyjemność, jak się coś uda. A Ty bądź zawsze dla siebie w swoich oczach zwyciężczynią, bo to, że jesteś tu ze mną, ćwiczysz, to już Cię stawia na wygranej pozycji. Dodaj sięgnięcią dłonią do pięty, żeby troszeczkę wzmocnić ten ruch, żeby zrobić jeszcze mocniejszy skłon i żeby mocniej zaangażować nasze mięśnie skośne brzucha. Jeśli jednak jest to dla Ciebie za trudne, zostań w poprzednich skłonach do boku z rękami koło uszu albo za uszami. Czy czujesz uda i pośladki? One teraz bardzo intensywnie pracują, bardzo fajnie otwierają się nasze pachwiny, uelastyczniają biodra. Jest to po prostu wspaniałe ćwiczenie. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Połóż ręce na biodra i pomału wyprostuj nogi. Teraz palce pięty, połącz nogi, rozluźnij je. I co? Udało nam się przejść przez plie? Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Będą to skłony do boku, ale tym razem wystawiamy nogę przeciwną. Mocno wyciągaj boki ciała. To jest nasze rozluźnienie po ćwiczeniu, które było naprawdę wymagające. Ciągnij się do góry, przeciągnij, pomaszeruj w miejscu. Chwila relaksu, wzięcia głębszego oddechu i kolejne ćwiczenia, które zaczniemy robić, będą już w pozycji niskiej. Weź wdech, ramiona do góry i z wydechem opuść tułów, połóż dłonie na macie i przewędruj do przodu, do pozycji deski. Ustabilizuj ciało, ustaw je w jednej linii. I zacznij przyciągać kolano do przeciwległego łokcia. 20 powtórzeń na tę samą nogę, ale uwaga, nie odkładaj nogi, tylko unoś ją do góry, żeby jeszcze mocniej zaangażować mięsień pośladkowy. Postaraj się dotknąć kolanem do łokcia. Dzięki temu praca będzie mocna i naprawdę przepięknie zaangażuje mięśnie brzucha. Samo trzymanie pozycji deski jest już mocnym ćwiczeniem, a dodając ten ruch, możemy mieć pewność, że będą pracowały i pracują wszystkie mięśnie. Jeszcze 6 powtórzeń. 6. Wydech 5, wydech 4, 3, 2, uwaga, ostatnie powtórzenie i
zmieniamy nogę. Takie ostatnie zawsze jest przytrzymaniem. Rozluźnij się w psie z głową w dół, wyciągnij się, skieruj guzy pulsowe w dół, pomaszeruj w miejscu odrywając pięty, odepchnij się od dłoni z szerokimi palcami. I co? Jesteśmy gotowe, żeby przejść do deski i zacząć ćwiczenie na drugą nogę. Zaczynajmy, kochane. Unieś drugą nogę do góry i zbliżaj kolano do łokcia. 20 powtórzeń. Przed nami trzy ostatnie powtórzenia. Raz, wydech. I trzy. Chwilę przytrzymaj i przejdź do psa z głową w dół, żeby się powyciągać, poprzeciągać. Troszeczkę rozluźnij nogi, unosząc pięty. Odpychaj się od dłoni. Jeszcze raz przejdź do pozycji deski i na zmianę przyciągaj kolano do łokcia. Na obie strony. Nie unoś bioder, ale też za bardzo ich nie opuszczaj. Staraj się dotknąć kolanem do łokcia. Poczuj moc, jaką masz w sobie i jak mocny masz brzuch. Jeszcze chwila, kochane, damy radę. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ostatnie cztery powtórzenia. Trzy. Wydech. I jeden. Świetnie. Pies z głową w dół. I chwila relaksu, odprężenia i rozluźnienia. To jest chyba coś, co lubimy najbardziej, prawda? Głowa między ramionami. Przygotuj się do pozycji deski bocznej i teraz zrobimy ćwiczenie, które świetnie działa na uda. Wyciągnij dolną nogę, prostuj ją i zginaj w kolanie. Utrzymuj jedną linię ciała. Jeśli jest Ci bardzo trudno wykonać to ćwiczenie, zostań po prostu w pozycji deski bocznej. Mówię po prostu, ale wiem, że samo trzymanie pozycji jest bardzo trudnym ćwiczeniem. Zrób psa z głową w dół i przejdziemy do pozycji deski bocznej na drugą stronę. Pamiętaj, możesz zostać w tej pozycji, jeśli chcesz zrobić coś więcej, wyciągnij dolną nogę i zacznij ją prostować i zginać w kolanie. Taki niewielki ruch, a naprawdę powoduje, że całe ciało pewnie aż drży z tego wysiłku, które właśnie teraz je spotyka, ale to są bardzo skuteczne ćwiczenia, dlatego nie poddajemy się i walczymy, ćwiczymy i staramy się zrobić te trudniejsze ćwiczenia również. Świetnie, przejdź do deski, pies z głową w dół jeszcze raz. Przygotuj się teraz do podporu na przedramionach. Niska deska. Na początek chwilę pobędziemy w desce, w naszym podporze, żeby się tak nasycić i nacieszyć tę pozycją. I za chwilkę opuszczamy biodra w jedną stronę i w drugą stronę. Przy tym ćwiczeniu ważne jest, żeby utrzymywać pępek podciągnięty do kręgosłupa, żeby nie nadwyrężać naszych lędźwi odcinka dolnego kręgosłupa. I okręcamy biodra, starając się krawędzią boczną biodra dotknąć do maty. Chyba teraz nikt mi nie powie, że nie czuję brzucha, bo jest to ćwiczenie, które bardzo mocno angażuje właśnie nasze centrum ciała. Dobra, na zakończenie jeszcze chwilę utrzymamy deskę.
ćwiczenie izometryczne, czyli takie, w którym nie wykonujemy ruchu, a mimo to całe ciało zaczyna drżeć, bo tak mocno pracują mięśnie, żeby właśnie w tej jednej pozycji nas utrzymać. A nie oszukujmy się, na co dzień raczej nie pozostajemy w pozycji deski dłużej niż kilka minut podczas ćwiczeń. Ale warto je robić regularnie. Wtedy poczujemy, jak wzmacnia się nasze ciało. Jeszcze chwileczka. Okej, opuść biodra, podeprzyj się na dłoniach albo na przedramionach, wyciągnij tułów do góry, tyłek głowy ciągnij w stronę sufitu, w stronę nieba. Jeśli masz zdrową szyję, odegnij głowę do tyłu. Spójrz w prawą stronę, spójrz w lewą stronę, rozluźnij dolne plecy, wyciągnij brzuch. I przejdziemy do siadu. Zegnij nogi, wyciągnij ramiona przed siebie, odchyl się do tyłu, unieś stopy, ale stopy mogą być też oparte. I teraz złącz dłonie i zaczynamy twisty w jedną i w drugą stronę, dotykając dłonią w okolicach bioder o ziemię. Jeśli jest Ci bardzo ciężko, możesz opuścić stopy i wykonywać to ćwiczenie z opuszczonymi, takie uniesione. Powodują, że ćwiczenie jest bardziej intensywne i mocniej pracują nasze mięśnie. Ok, opuść nogi, rozstaw na szerokość maty i zaczynamy dotykać dłonią do zewnętrznej krawędzi stopy. Tak zwana piła. Piłujemy krawędzią dłoni krawędź stopy. Plecy wyprostowane. Brzuch delikatnie napięty, nogi proste, palce stóp skierowane na siebie. Ostatnie dwa. I przejdziemy do twistów, które wykonywaliśmy przed chwilą. Zegnij nogi, unieś stopy, złącz dłonie i twisty w jedną i w drugą stronę. Po 20 powtórzeń na stronę ćwiczymy dość dynamicznie. Nie zapadaj się w klatce piersiowej. Oddalaj od siebie obojczyki i wyciągaj się z dolnych pleców. Nie zapominaj o oddechu. Wyprostuj nogi, opuść i robimy piłę. 10 powtórzeń. Skłonów do przodu z dotknięciem krawędzią dłoni o krawędź stopy. Staraj się schodzić w dół z prostymi i wydłużonymi plecami. Każde ćwiczenie, które dzisiaj robimy, mocno angażują mięśnie naszego centrum, core, nasz brzuch. Podeprzyj się teraz dłońmi za biodrami, unieś stopy i zbliżaj kolana do klatki piersiowej, ale po zewnętrznej stronie, tak żeby poczuć mięśnie skośne. Wyprost nóg. Przyciągnięcie kolan na zewnętrzną stronę, tak żeby oderwać jeden pośladek od maty. Łokcie skierowane do tyłu, nie obciążaj nadgarstków. Ostatnie powtórzenia. Wyciągnij nogi, wyciągnij ramiona i utrzymaj pozycję statku, czując, jak mocno pracują mięśnie brzucha. I przygotuj się do wykonania 10 powtórzeń kierowania łokci w tył. Otwieraj klatkę piersiową i ściągaj łopatki. Nie opuszczaj nóg, utrzymaj balans na guzach pulszowych. Jesteś oparta o swoje pośladki. Pracuje tylko góra ciała, ale oczywiście bez ruchu również cały brzuch, przody ud. Chyba to wszystko czujecie, bo to jest trudna pozycja,
opuść nogi, mamy to. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i żeby je zrobić, położymy się rolującym ruchem. Opuść plecy, kręg po kręgu, na koniec oprzyj głowę. Unieś nogi do pozycji krzesełkowej, rozłóż ramiona, wykonaj opuszczanie kolan i całych nóg na jedną i na drugą stronę, 20 powtórzeń. Jest to ćwiczenie, które angażuje mięśnie brzucha, ale też fantastycznie rozluźnia dolne plecy. Opuszczaj kolana z wydechem i mocno doklej dłonie do maty. Właściwie na macie to się te dłonie nie mieszczą, ale doklej je do podłogi albo na czymkolwiek teraz leżysz. Ostatnie powtórzenie i przejdziemy do ćwiczenia, jakim jest criss-cross. Połóż dłonie za uszami, wyprostuj jedną nogę, kolano drugie zbliż do przeciwległego łokcia i 20 powtórzeń dynamicznie. Prostuj nogę. Jeszcze chwilkę robimy nasz criss-cross. Łopatki cały czas są oderwane od maty i dotykasz kolanem do łokcia i łokciem do kolana. Utrzymaj teraz pozycję na zakończenie. Łokieć przy kolanie, zmień stronę, jeszcze chwila. Świetnie, opuść tułów, zegnij nogi i jeszcze raz przyciągamy kolana do jednego łokcia i do drugiego. 20 powtórzeń. Powtarzamy naszą serię. Jeszcze raz przed nami criss-cross. Łokieć do kolana, kolano do łokcia. Postaraj się, żeby teraz ten ruch był jeszcze bardziej dynamiczny i sprawiał Ci jeszcze więcej radości. Zobacz, czy tak umiesz. Właściwie to najbardziej mi chodziło o tę radość, zadowolenie i uśmiech na twarzy, który się pojawia przy każdym powtórzeniu, bo każde kolejne powtórzenie zbliża nas do celu, do końca tego treningu, do poprawienia formy i do większego uśmiechu. Przytrzymaj łokieć z kolanem, tak jak ja to robię teraz drugi i nasze serie zostały skończone. Przejdziemy teraz do najmniejszej części treningu, bo będzie to rozciąganie i relaks. Wykonaj krążenia kolanami w jedną stronę, mocno dociskając krzyż do maty. Zmień kierunek. Jedną nogę zostaw zgiętą, drugą wyprostowaną i przenieś kolano do boku. Drugie ramię wyciągnij za siebie. I poczuj rozluźnianie dolnych pleców. Wróć do centrum, zegnij drugą nogę, wyprostuj tę pierwszą i wykonaj to samo na drugą stronę, przenosząc kolano. Z każdym wydechem poczuj, jak rozluźniasz swoje plecy, klatkę piersiową, biodro. Obróć się na plecy, przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej i delikatnym zamachem przejdź do siadu i połóż się przodem na brzuchu.
możesz zostać podparta o dłonie, możesz podeprzeć się o przedramiona po to, żeby wyciągnąć tułów, klatkę piersiową do góry, tym samym wyciągnąć brzuch i wyciągnąć plecy. Nie wykonujemy tego ruchu, żeby odcinek lędźwiowy nam się bardzo skompresował, ale żeby właśnie go również wyciągać. Na zakończenie odchyl głowę do tyłu. Opuść tułów, połóż policzki na splecionych dłoniach, wyciągnij grzbiety stóp, zupełnie się rozluźnij. Połóż głowę na drugiej stronie. Podeprzyj się o dłonie, przejdź do klęku, opuść biodra napięte, wyciągnij jeszcze dłonie do przodu, głowa między ramionami, opuść czoło. Zrelaksuj się w tej pozycji dziecka. Unieś głowę, podnieś tułów. Usiądź przodem do mnie w ulubionej swojej pozycji. U mnie jest to siad skrzyżny. Jeszcze zrób skłon w jedną stronę. Zrób skłon w drugą stronę, czując, jakie masz pełne płuca, jaka jesteś dotleniona i szczęśliwa. Wyciągnij ramiona do góry i z wydechem łącząc dłonie. Wdech ramiona do góry, połącz dłonie, z wydechem opuść. Zostaw dociśnięte przy klatce piersiowej. Opuść głowę, z wdechem unieś. Ja już bardzo dziękuję za wspólny pilates. Jesteście cudowne, a jestem bardzo ciekawa, jak Wam się ćwiczyło przy naszym dzisiejszym zestawie pilatesowym. Dajcie koniecznie znać pod filmem w komentarzu. Ja uwielbiam czytać od Was komentarze i Wy o tym doskonale wiecie. Życzę Wam cudownego dnia, mnóstwa energii i do zobaczenia na macie już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, pa!